No hej, witam Was ponownie i to już jest kolejny nasz trzeci odcinek naszego szkolenia. Tym razem chciałbym, abyśmy sobie porozmawiali troszeczkę o portfolio. Ale zanim do tego przejdę, chciałbym jeszcze wyjaśnić kilka rzeczy. Otóż to, co będę Wam mówił w tym odcinku i w kolejnych, i to, co z reguły mówię, to tak naprawdę przedstawia moją drogę. Ja tutaj nie kwestionuję jakichś innych dróg, które być może też działają. Zapewne jest wiele osób, które poszły całkowicie inną ścieżką. Natomiast no, ja próbowałem wielu różnych dróg i jeżeli chodzi o mnie, to żadna nie działała. Dlatego też przedstawię tutaj moją drogę, tak jak ja to właśnie bym zrobił. A jeszcze jedna taka uwaga. Musicie wiedzieć, że zanim doszłem do tego, co osiągam teraz, to przeszedłem naprawdę bardzo karkołomną ścieżkę. Zaliczyłem bardzo dużo ślepych uliczek. Dlatego możecie jakby nie brać udziału właśnie w tych błędach, które ja popełniałem. I z reguły wszystko, co będę pokazywał, to pokażę Wam w taki sposób, jakby po odfiltrowaniu właśnie tych błędów. Czyli de facto będzie to coś, co bym zrobił, jakbym startował na przykład ja sam osobiście teraz. A zatem przechodzimy już na przykład do budowy portfolio. W drugim odcinku właśnie mówiliśmy sobie, że nie jest dobrze grać tylko jedną strategią i jednym rachunkiem, i tych strategii i tych rachunków powinno być więcej, ale fajnie jest, jeżeli ktoś na przykład na początek ma jakiś kapitał do zainwestowania w rynek, no to powiedziałbym, że jest szczęśliwcem, tak? Bo może sobie ten kapitał podzielić na przykład na, nie wiem, 10 porcji, na 6 porcji, czyli na kilka rachunków i na każdy rachunek może przeznaczyć jakąś określoną kwotę kapitału i na każdym z tych rachunków może uruchomić jakąś konkretną strategię. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które nie mają takiego kapitału na start, no to polecam na przykład, przynajmniej ja bym tak zrobił, jeżeli miałbym 500 euro lub 500 dolarów, to bym z taką kwotą otworzył pierwszy rachunek. I nie znaczy to, że już na tym rachunku poprzestanę. To byłby pierwszy rachunek, na którym bym uruchomił pierwszą strategię. O jeszcze jaka to będzie strategia, będziemy sobie mówić. Jaka to będzie konkretna strategia. Natomiast chodzi o to, że ta strategia z pewnością zacznie zarabiać, tak? I ona dojdzie do jakiegoś określonego momentu. Natomiast trzeba już jakby naszykować się na to, żebyśmy gromadzili jakieś pieniądze na otworzenie kolejnego rachunku. Słuchajcie, to jest uzależnione od każdego z nas, bo są różne jakieś wydarzenia życiowe i komuś na przykład jakieś, nie wiem, wolne pieniądze, dodatkowe pieniądze, które może stracić. A to jest właśnie, tu jest bardzo ważna uwaga, nie wolno przeznaczać jakby pieniędzy na rynek, które żeśmy w jakiś sposób, nie wiem, pożyczyli albo są przeznaczone na życie. To muszą być pieniądze jakieś wolne, które możemy w całości stracić. No i jeżeli, nie wiem, w ciągu, nie wiem, pół roku, może roku czasu pojawi się jakiś kapitał, to za ten kapitał możemy właśnie otworzyć kolejny, drugi rachunek i na tym rachunku możemy odpalić następną strategię. No i teraz w sytuacji, kiedy otworzyliśmy te dwa rachunki, znowu pewnie zapewne upłynie jakiś czas, zanim zgromadzimy jakiś konkretny kapitał, gdzie moglibyśmy znowu otworzyć trzeci rachunek i tak dalej, i tak dalej. Ja tu teraz, jak wejdziecie na stronę mojego portfolio na FXBlue, to tutaj jest właśnie taki klawisz portfolio. Jeżeli wejdziecie w to, to zobaczycie tutaj wszystkie moje rachunki. Widzicie? Tutaj mam na przykład na jednym rachunku mam strategię Cap Stochastic, na drugim rachunku mam Forex Hedging, Hedgem Go, Northeast Way, Surefire Go i Virtuo. I każdy z tych rachunków właśnie jest podłączony do FXBlue i to daje mi jakby całe
to portfolio i tą krzywą kapitału, którą żeście widzieli. I tutaj mam na przykład balance, equity, tak, i obecne straty, jakie są na każdym z tych rachunków, tak, jaki jest free margin, tak, i ostatnia aktualizacja, jaka była z serwera brokera. No i teraz zobaczcie, jakie to Wam daje na przykład profity, tak, jakie daje Wam benefity tak naprawdę, bo przykładowo, tutaj mamy jakąś strategię cap stochastic, ona tu jest na przykład, ja staram się utrzymywać taki minimalny depozyt, na przykład 1000 euro, tak, i teraz jeżeli ona już tu zarobiła mi gdzieś tam 71 euro, tak, i to sobie tam będzie rosło, jak się nazbiera do jakiejś tam określonej kwoty, tak, to w tym momencie ja mogę sobie na przykład otworzyć za te pieniądze kolejny rachunek. Tak samo na przykład zobaczcie tutaj, jest na przykład Hygem Go, tak, ona ma 1800 euro i teraz jeżeli te 1800, załóżmy, dojdzie mi tutaj do 2000, to już mam te 1000 na odpalenie kolejnego rachunku, tak? I teraz kolejny, i to jest właśnie to, kiedy my możemy zarządzać, jakby powiedzieć, pieniędzmi z tego rachunku. Czasami zdarza się taka sytuacja, że na rynku dzieje się coś wyjątkowego, tak, że na przykład przypuśćmy w przypadku strategii Forex Hedging, że ona angażuje bardzo dużo kapitału, jeżeli przekroczy mi na przykład, nie wiem, 30% obsunięcia, tak, to ja to już uważam za jakieś tam zagrożenie, ale na innych na przykład rachunkach dana strategia w ogóle nie gra, na przykład nie zawiera transakcji albo jest bardzo małe obciążenie, więc mogę zarządzać znowu tym kapitałem i mogę jakby przelać część kapitału, żeby dołożyć do tego rachunku i później z tego rachunku już jak strategia ta pozamyka mi te wszystkie transakcje, z powrotem mogę wrócić na ten rachunek, ten kapitał. Czyli widzicie, że portfolio daje tu naprawdę takie jakby dużą możliwość zarządzania kapitałem. Ktoś mi powiedział, tak, zarzucił, że ja dopłacam na przykład do swojego rachunku. No nie, to nie jest dopłacanie, bo budowanie kapitału, jakby otwieranie kolejnych rachunków, to nie jest dopłacanie, tylko to jest inwestowanie. A później jak zainwestujesz i masz kilka takich właśnie rachunków, jak ja mam tutaj, to ja pomiędzy nimi mogę sobie przelewać te pieniądze, mogę sobie zarządzać tymi pieniędzmi, natomiast nie ma to wpływu na ten cały total. Ten cały total, on pozostaje jakby taki sam, dlatego bardzo dobrze wiedzieć, że zupełnie inaczej wygląda gra, jeżeli gracie tylko i wyłącznie jednym rachunkiem, a inaczej wygląda gra, jeżeli macie wiele rachunków i tymi rachunkami sobie zarządzacie. Jest o wiele łatwiej, o wiele prościej, tym bardziej, że każda z tych strategii gra zupełnie w inny sposób i często zdarza się, że kiedy jedna strategia traci, to druga zarabia i to się w jakiś sposób balansuje. Czasami właśnie tak jak mówiłem, że jedna strategia bardzo obciąża rachunek i potrzebuje jakby świeżej krwi, to wtedy strategia, która w ogóle nie gra, nie zawiera transakcji, biorę te pieniądze stąd, jakąś część, jakiś kapitał przelewam, tak, i w ten sposób dofinansuję. W tym momencie akurat mam zgromadzony kapitał, zobaczcie, żeby otworzyć, nie wiem, co najmniej dwa nowe rachunki. Natomiast problemem, jaki tutaj jest, to jest ten, że nie mogę znaleźć strategii, tak, nie mogę znaleźć strategii, która by mogła w jakiś sposób grać na tych rachunkach. No ale nic, myślę, że to jest kwestia czasu i to jest właśnie to, że macie ten czas, tak, że możecie wejść z jedną strategią i dopóki nie znajdziecie kolejnej strategii, to niestety czasami może upłynąć nawet 2 lata, tak, ale naprawdę macie jakby powiedzieć, ten okres bardzo szybko mija, tak jak wspomniałem w drugim odcinku, tak, że jeżeli otworzymy pierwszy rachunek, znaczy ja wspomniałem tam, że budowa kapitału może zająć nawet około 3 lat, ale słuchajcie, nie patrzcie na to, bo to może bardzo szybko minąć, także ja pamiętam 3 lata temu rozmawiałem z moimi przyjaciółmi i teraz wiem, w którym miejscu ja jestem, a w którym miejscu oni są. Oni poszli swoją drogą i oni są jakby na minusie, albo kręcą się wokół zera, albo są na lekkim plusie. Natomiast no, ja już daleko odjechałem, tak, i zostawiłem ich w tyle. I teraz, jeżeli rozmawiamy, tak, to oni mówią, no faktycznie, jeżeli oni by wtedy poszli tą ścieżką, którą ja wówczas proponowałem, no to wówczas być może byliby w tym samym miejscu, co ja.
No niestety wyszło to tak, jak wyszło i wygląda to tak, jak wygląda. Dlatego mówię Wam, że jeżeli jesteście w stanie mi w jakiś sposób chociaż troszkę zaufać i tak dalej, to możecie to spróbować i na początek właśnie możecie otworzyć sobie pierwszy rachunek. Nie powinna być to kwota mniejsza jak $500. Konkretną strategię podam Wam w kolejnych odcinkach. No i musicie się liczyć z tym, że nie będzie to pierwszy rachunek, że musicie później podejmować działania właśnie, aby inwestować dalej, tak? Aby otworzyć kolejny rachunek, a potem kolejny. I dojdziecie do takiego momentu, jak ja jestem teraz, że te rachunki sobie zarabiają i one już zarabiają sobie na kolejne rachunki, tak? Także w tym momencie już nawet nie muszę inwestować, bo wiem, że to jest kwestia 2-3 miesięcy, kiedy ja będę miał finanse na otworzenie kolejnego rachunku. No i tak staram się, moim celem jest otworzyć tak co najmniej z 10 rachunków i już później uznam, że osiągnąłem swój cel i od tego momentu skończę budowę kapitału tak naprawdę, a zastanowię się właśnie nad tym, w jaki sposób dalej zarządzać tymi pieniędzmi i jak je wypłacać. No, na chwilę obecną to jest tyle, co chciałem Wam powiedzieć. Także słuchajcie, trzymajcie się, cześć i czekamy na odcinek 4.